Cześć, witam wszystkich. Założę się, że aktualna kolejna fala upałów dała się we znaki nie tylko Wam, ale również i Waszym komputerom, w tym m.in. procesorom. Z tego też względu proponuję dzisiaj testy na żywo nowego kulera CPU od Noctua, modelu NHD15S. Kuler ten jest bardzo dobrze zabezpieczony przed tak zwanymi trudami transportu, co akurat cieszy z tego względu, że to chłodzenie nie należy do najtańszych. Wraz z NHD15S otrzymujemy nie tylko niezbędne akcesoria montażowe dla procesorów AMD i dla procesorów Intel, ale także porcję pasty NTH1, klipy do montażu drugiego opcjonalnego wentylatora, adapter do redukcji obrotów dołączanego wentylatora, a także dedykowany wkrętak. Na pierwszy rzut oka kuler ten niewiele konstrukcyjnie różni się od klasycznego modelu NHD15, ale tutaj diabeł tkwi w szczegółach. W przypadku NHD15S oba systemy aluminiowych żeberek są nieco przesunięte względem podstawy. W założeniu ma to zminimalizować ryzyko kolizji, np. z kartą graficzną na niektórych płytach głównych. Jeśli ktoś chce zwizualizować sobie gabaryty Noctua NHD15S, to warto tutaj na przykład porównać kuler ten do Twin Tower od Silentium PC, czyli do modelu Grandis XE1236. Montaż Noctua NHD15S jest praktycznie identyczny jak klasycznego modelu NHD15. Nie ma tutaj zatem w ogóle mowy o ewentualnych problemach montażowych. Dzięki specjalnym podcięciom oraz dzięki temu, że zastosowano tutaj jeden centralny wentylator typu 150 mm, kuler ten praktycznie w ogóle nie koliduje z bankami pamięci RAM. Trzeba być tutaj jednak świadomym tego, że z racji gabarytów wentylatora, kuler ten sumarycznie jest nieco wyższy niż wynikałoby to z konstrukcji samego radiatora. Po montażu wiadomo, czas na testy, a jak testy, to wiadomo w naszym przypadku są to testy na podkręconym procesorze Intel Core i5 2500K. Procesor osadzony jest na płycie głównej Asus P8 Z68 V Pro. Zmontowana jest ta platforma w obrębie z obudowy Silentium PC Gladius X60, a napędza to wszystko zasilacz Silentium PC Vero M1 600. W temperaturze otoczenia rzędu 26 stopni Celsjusza Noctua NHD15S jak najbardziej się sprawdziła. W momencie, kiedy temperatura najcieplejszego rdzenia procesora osiąga 74 stopnie Celsjusza, mówimy tutaj o ścisłej czołówce, jeśli chodzi o wydajność kulera CPU. Niestety kultura pracy dołączanego wentylatora już do czołówki nie należy. Przy swoich maksymalnych obrotach jest on bardzo mocno słyszalny, a zatem faktycznie przyda się redukcja jego obrotów. Noctua NHD15 jest to potężne chłodzenie, bardzo wydajne chłodzenie, nie kolidujące z bankami pamięci RAM, a przy tym łatwe w montażu. Do pełni szczęścia brakuje chyba tylko tego, ażeby dołączany wentylator był nieco cichszy przy swoich maksymalnych obrotach. Poza tym całość jest naprawdę bardzo droga, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że kiedy wysoka jakość idzie w parze z wysoką wydajnością, to taki produkt nie może być tani.